dzisiaj. Ja już więcej nie przyjdę. Wychodzę. Sorry, mam atak śmiechu. Hej kochani. Cześć, witajcie. Witajcie w nowym filmie, w nowym wyzwaniu. Jest to wyzwanie Jak on zmywa. Zostaliśmy otagowani przez Olciaka, którą bardzo pozdrawiamy. Dzięki, Ola. Wierzysz w zdolności Dariusza. Na czym polega wyzwanie? Na tym, żeby odtworzyć makijaż Karoliny. Tu nie jest tak łatwo. Najpierw muszę go zmyć. I mam tutaj paczuszkę od Nivea. Karolina, ty musisz więcej się wypowiedzieć. Bo... Tak, chcę wam pokazać, co tutaj jest. W paczuszce oprócz wacików, oczywiście kosmetycznych do zmywania, mamy dwa płyny micelarne w takich dużych pojemnościach. Bo jeden to pewnie za mało. Zobaczymy, jak będzie ci szło. Nie, tu jest napisane, że jest cera normalna i mieszana, a drugi cera wrażliwa i nadwrażliwa. No, nie wiem, czy masz mieszaną. Mieszaną na pewno masz. To już jakieś testy były chyba. Dobra. Wybrałeś? Czym będziesz zmywał? Dwie najważniejsze rzeczy mam. No może najpierw się przyjrzę, moja droga. Jaki ty masz tu makijaż? Możesz mi pomagać trochę, żeby pomogła mi trochę. Nie. Nie, nie, nie masz mi zmyć dokładnie makijaż, żeby był idealny demakijaż, żeby nic nie zostało na twarzy, a później masz odtworzyć to, co mam, więc to nie będzie zbyt łatwe, wydaje mi się. Przyjrzyj się, co tutaj mam na twarzy. Na oczy. Mhm. Masz coś złotego, widzę, takie różowe i tu białe. Mhm. Pewnie trzy kolory. Brwi, rzęsy, eyeliner, usta matowe. No i tyle. Tak wygląda makijaż. Zamknij oczka. Mój? Zobaczymy, jak to już to odtworzy. No, jak zmywasz. Zobaczymy najpierw. Jestem ciekawa, ile ty tego płynu micelarnego użyjesz na waciku. To nawet jest ciekawe. To, nie wiem, zobaczymy. To na pewno dobrze oczyszcza. Faceci mają inne podejście do takich rzeczy. Na pewno dobrze oczyszcza, więc nie będę musiał tego dużo... Fajnie. Mhm. Okej, okay. A jak to się najpierw, co się zmywa? Oczy. Ja ci nie podpowiadam. Dziewczyny tak na tych instatestach robią tak i przytrzymują, wtedy się trochę rozpuszcza, więc trzymaj za mokre oczy, tak? No. Trzymasz teraz. Ja nie trzymam, ty trzymasz. A, to tak zrobimy. Masujemy. Masu. Jaki delikatny jesteś, czujesz jak u kosmetyczki. Zobacz, jedno oko zeszło całe. O. Ale jazda. Naprawdę? No. Zamknij jeszcze. No. Ale jaki delikatny ty jesteś, no Boże, naprawdę. Nie chcę cię skrzywdzić. Nie chcę cię skrzywdzić. A wiesz, dlaczego ważne jest, żeby delikatnie to robić, a nie pocierać? Bo wtedy to oka ci wejdzie, czy co? Nie, bo wtedy zmarszczki możesz... Możesz po prostu naciągać skórę i powodować powstawanie zmarszczek, rozciąganie skóry, więc trzeba to robić bardzo delikatnie, bo makijaż jest najważniejszy w pielęgnacji. Widzisz? Dużo się dzisiaj od ciebie nauczyłem. Mhm. Szybko to schodzi. Ciekawe, jak sobie z ustami poradzisz, no? To jest jakaś trwała pomadka. No, to jest taka, wiesz, to dobrze się trzyma. Chyba coś jest. Bardzo dobrze zmywa, więc już nic nie bał. Dobra, jeszcze trochę. Nie, łatwizna. Później jak dziewczyny to, wiesz, fajnie, pewnie zawsze, bo przychodzą do domu, zmazują sobie najfajniejsza twarz. Rzecz, nie? Tak, zmazują ulga. Makijaż. Cicho tutaj, bo ja to zmazuję. Ty przeszkadzasz mi gadając. A czy ty w ogóle wiesz, co to jest płyn micelarny? No właśnie to, co... To czego używasz? Czy wiesz, dlaczego tak dobrze to zmywa? To jest w środku, tak? Tak. Witamina E na pewno. Ale jest. Nie, ja chcę wiedzieć, chcę żebyś dowiedział się, dlaczego to dobrze zmywa. To nie jest, wiesz, zwykłą wodą, nie zmyjesz w ten sposób, prawda? Na pewno jest jakiś środek. A zauważ, że nie jest to tłuste. A zwykle tłuszcz rozpuszcza, prawda? Boże, ci skóra jest oczyszczona, odświeżona i wygląda pięknie. Płyn micelarny zawiera micelek, takie drobniutkie cząsteczki, które działają jak magnes i one... Idealnie wciągają i oczyszczają wszelkie zanieczyszczenia, wszystko co mamy na twarzy nałożone. Nie tylko tak jak tonik, ale... A w jednym to jest trochę takie trzy w jednym, czekaj. Formuła trzy w jednym. Patrzcie, do oczu, do twarzy, oczu i ust z witaminą E. Usuwa makijaż i skutecznie oczyszcza skórę. No to wiadomo. Łagodnie usuwa makijaż oczu i pielęgnuje rzęsy. Widzisz, to jest wszystko to, co Dariusz zrobił. Łagodnie usuwa przejmuje. Ja cię tak kocham, czy jesteś w makijażu, czy bez makijażu? Częściej bez makijażu jestem w domu. Ale wiecie, to jest fajne, że skóra mnie w ogóle nie szczypie. Nic nie ma takiego, nie ma efektu. Żeby... Fajnie tak, że facet to robi za ciebie, czy nie? No, czy wiem. Zrobiła to 10 razy szybciej? No ja bym to zrobiła szybciej, ale fajnie, że ty to docenię to, że ja to robię, bo czuję w kolejnym filmiku nie wystąpię już. Fajnie. Wow! Podoba ci się? Fajnie, no. Ty lubisz takie wyzwania, co? Ale już kminisz pewnie kogo otagujemy, ja już mam swoje typy. Ja już wiem, kto będzie się do tego świetnie nadawał. A znasz zasadę, kiedy makijaż jest skończony? Wiesz, gołym okiem możesz wszystkiego nie dojrzeć. Jak będzie czysty wacik. Dokładnie, na logikę męską. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z efektu i w ogóle z ciebie, jak ci poszło. Bo tak, bo zwykle trzeba
Myślałam, że to dzięki wacikom. Zwykle dla takiego efektu, dla uzyskania pełnego demakijażu potrzebujemy żel do mycia twarzy, mleczko i tonik, żeby wszystko zmyć. Jak widzieliście, niektóre z kosmetyków były bardzo trwałe, tak jak pomadka czy produkt do brwi oraz eyeliner, a wszystko mi ładnie zmyłeś. No i nie mam podrażnionej skóry. To mi się bardzo podoba, że często przy jakichś innych produktach do makijażu są zaczerwienia przy zmywaniu i takie ściągnięcie. A tutaj naprawdę skóra jest okej. Mam nałożony już teraz krem nawilżający, więc możemy przejść do makijażu. A dobry wybrałam, czy bym musiała... Tak, dobry wybrałeś, bo mamy trzy warianty tego produktu. A ty wybrałeś właśnie normalną mieszaną. Ja mam skórę mieszaną, tłustą na środku, suchą na policzkach, jak wiele dziewczyn. Więc zadziałało. Aha, i jeszcze wam powiem, że ten produkt występuje w dwóch pojemnościach 400 ml, taki duży jak to, czyli starczy wam na bardzo długo, lub 200 ml, który jest mniejszy. Super, żeby zabrać ze sobą gdzieś na wyjazd. Pierwszy raz w życiu tak się staram, bo Karolina musi zaraz wyjść. To... Ale to przykryję jeszcze podkładem, nie? Więc to chyba nie szkodzi nic, nie? To będzie trudne. To dużo produktu. A, to się... To dużo, nie? Ale wiesz co, przy demakijażu byłeś delikatna, czy teraz musisz mi tak... stukać tym pędzlem i na włosy. Wiesz, że będę makijaż pewnie włosów. Mam do ciebie taką małą prośbę. Tak. Jakbyś mógł wziąć troszeczkę tego płynu i zmazać tlennego i zamazać mi z włosów. No ja schodzi z włosów to. Schodzi raz dwa. Co ty się martwisz o myciem włosów tutaj z podkładu? Jak to raz dwa schodzi? To na pewno będzie do brwi i takie coś. Nie masz takiego ściętego pędzla? To musi być zawsze z takim ciętym pędzlem. Ale to już jest ładnie, nie podobają ci się takie brwi w ogóle? No nie wyglądały tak na początku, musisz odtworzyć ten makijaż. Ja wiem, ale nie podobają ci się takie brwi? Czy się takie... Dziury mają jeszcze, ja muszę mieć bez dziur. Równo, Boże, czujesz jak malarz. A to ci to wiesz. Później się śmieją z was, że markerem sobie rysujecie, że takie gęste, albo od szklanki. A to trzeba uważać, no. Myślałam, że zapomniałeś o pudrze. To jest tak. I teraz trzeba utrwalić pudrę. Ale dawno nie nagraliśmy takiego filmu My Boyfriend Does My Makeup, nie? No. Możesz się wykazać teraz. Mieliśmy, tutaj było jasne coś złote, to było różowe, a to było jaśniejsze różowe. Teraz... Dariusz szybko czyści pędzel. Teraz do środeczka. No śmieje się ze mnie, ej. Ja już więcej nie przyjdę. Przepraszam was, ale miałam atak śmiechawki. No. Teraz bierzemy tak kącik oka, ale jeszcze musimy to zrobić. No. Eyeliner. Ojej. Ojej. Siostra to nauczyłem tego, coś powiedział, żeby jak robicie eyelinerem nie naciągać tak i zrobić kreski, bo jak puścicie, to jest krzywo. Wiecie jak to jest z kreską? Że jak zrobicie źle, to po prostu nie dokładajcie kolejnej warstwy. Zróbcie to od nowa. Mówiłem wcześniej, jeżeli coś wam nie wyjdzie, po prostu zróbcie to od nowa. Chyba troszkę jeszcze, ale to już się boję go używać, tak naprawdę. Takie same miałam kreski na początku? Miałaś mocniejsze, ale boję się zrobić takie. Boisz się takie na zewnątrz zrobić? Tak. Mhm. Ja myślę, że takie są okej. Okay. Dobrze, no i co teraz? A ja wiesz, jak się robi rzęsy, to podobno dziewczyny buzi otwierają, czy to prawda, czy to nic? Jezus Maria, aż piękny. No to się robi tak, dom czy dwóch? Ale zróbmy usta, moi drodzy, to już będzie połowa sukcesu. Pięknie jest. Mhm. A to można się całować później? Jak zaschnie. O, to dobrze, to niech schnie. Często widzę tutaj, jakbym miała oko podbite. No bo to jest trochę róż opad, wiesz? Ja miałem go poprawić. A gdzie się nakłada bronzer? W jakiej części twarzy? Tu na... jak kości policzkowe masz, to tu pod nimi, nie? Mhm. Po co? Żeby wyszczuplić. Dobra, jest! Teraz glowing. Tu będziemy jeszcze trochę na usta, żeby powiększyć je. Zawsze mi wszyscy świeci się nos, ale... Mariusz mówi, że to jest fajne. I się przytulasz do męża za... Ale jestem pod wrażeniem, ale mam zupełnie inne brwi. Pokażmy im z bliska, jak to wyszło. Pokażemy wam z bliska. Tak, wasz makijaż Darka? Nie, no spoko jest. Nieźle. A teraz robimy tak, że dwa obok siebie zrobimy. Czy będzie podobne, czy nie. Dawajcie radę. Kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się bardzo podobało, jestem pod wrażeniem. Wprawdzie makijaż nie wyszedł nam identyczny. Ale dałeś sobie radę, naprawdę nieźle to wygląda. Eyeliner jest inny, więc oczy wyglądają troszeczkę inaczej, brwi są inne. Ale ogólnie wyszło ci całkiem nieźle. Dziękuję. Jestem pod wrażeniem. Nie wiem jak tam, ja też cię kocham. Nie wiem jak tam reszcie poszło. Oj tam, pewnie dali dobrze radę. Ale mamy jeszcze dla was konkurs. Tak, konkurs jest super i do wygrania są świetne nagrody. Co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Musicie udostępnić zdjęcia albo film z produktem, jak wasz facet, chłopak, kolega zmywa wam makijaż.
Oczywiście z hashtagiem. Jaki hashtag? Jak on zmywa oraz oczyszczanie z Nivea. Dwa hashtagi. I konkurs trwa od 14 czerwca do 12 lipca. Czyli praktycznie cały miesiąc macie na to. Liczymy na waszą kreatywność. Mam nadzieję, że zgłoszenia będą ciekawe. Pamiętajcie, że możecie sobie dobrać swój idealny płyn micelarny Nivea w swojej drogerii i dzięki temu skutecznie oczyszczać twarz. Płyn ma naprawdę przyjazne pH dla skóry. Działa świetnie, jak widzieliście. Ja go będę super, super. Nie ma mowy żadnej kuchni. Ja go zabieram. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jak ten płyn działa. Genialny. I oczywiście nagrody są bardzo fajne. Jedna z fajniejszych, czyli nagroda główna, to kolacja z Karoliną. Kolacja oczyszczająca. W hawajskiej restauracji Raj w Warszawie. Odbędzie się pod koniec lipca, więc trzymam za was kciuki. Będziemy wybierać najlepsze zgłoszenia. A pozostałe nagrody to butelki z węglowym filtrem oczyszczającym Duffy, więc jest o co walczyć. Poza tym zabawa jest po prostu świetna. Możecie się pośmiać ze swoich facetów. A najbardziej kreatywne prace wygrają. I jeszcze musimy kogoś nominować. Kogo nominujemy? Chciałabym nominować Kretkę i Marka, żeby zrobili ten challenge i żeby Marek zmył Kretce makijaż, a następnie otworzył to, co widział. Musi być dobrze, musi być dobrze. Dacie radę, wierzę w was. I chciałabym bardzo nominować jeszcze Bugi i Krzyśka, bo myślę, że też dadzą sobie radę. Krzysiek, ja wiem, że w nim drzemie taka artystyczna dusza. Nie? On taki cichy niby, ale na pewno da sobie radę. Artysto, tak jak Dariusz. Więc nominujemy te dwie pary. No i to tyle. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało. Moim zdaniem challenge był świetny. Kciuki dla Dariusza, oczywiście. Tak, czekamy na wasze komentarze, co było źle, co było dobrze. I na wasze zgłoszenia, oczywiście. Powodzenia. Trzymajcie się, cześć. Pa.